wywiad Radia Wnet. Dostosowali do przepisów, uniknęliśmy kary ponad 1 miliard polskich. A kary za co? Za to, że nie dostosowaliśmy prawa do Unii Europejskiej. Tego prawa o nasiennictwie, tak? Wolnego obrotu nasion roślin GMO, które są dopuszczone na rynku Unii Europejskiej. I proszę zobaczyć, my to zrobiliśmy. I teraz Polska będzie faktycznie wolna od GMO, a wożono się z tym parę lat. Ale to jest możliwe, czyli w Polsce można sprzedawać, tylko nie można? Nasiona roślin GMO dopuszczonych do obrotu, czyli kukurydzy MON 810 i ziemniaka Amflory. I na terenie całej Unii. Ale można sprzedawać? Sprzedawać, można kupować? Sprzedawać, tylko, tak. Czyli można sobie kupić i co można z tym dalej zrobić? Można, mamy jednolity rynek, dzisiaj nie ma już zakazu obrotu, jest swobodny przepływ materiałów i w Polsce mogą być dostępne nasiona, jak na przykład czeski rolnik będzie chciał, kupi sobie w Polsce, na tym polega funkcjonowanie rynku. Na to Europejski Trybunał Sprawiedliwości w lipcu 2009 roku wydał wyrok. Dlatego, żeśmy tego prawa nie dostosowali jako jedyne państwo w Unii Europejskiej, to groziły nam sankcje ponad miliarda złotych, czyli, i żeśmy tego uniknęli. Czyli jest pan pewny, że teraz tych roślin genetycznie modyfikowanych nikt nie będzie w Polsce uprawiał? Mamy system, który zabezpiecza to, nadzór inspekcji nasiennictwa, ochrony roślin, tego nie było. Dzisiaj mamy uprawy, gdzie prawo nawet nie pozwalało skontrolować żadnej instytucji, bo takiej nie było. A teraz jest taka możliwość, aczkolwiek to jest temat bardzo trudny, trzeba pilnować, bo te dwa rozporządzenia, które żeśmy wydali, jak Unia Europejska dopuści następną odmianę z tej kukurydzy MON 810, to trzeba będzie zmieniać rozporządzenie. Czyli nowe rozporządzenie. Tak. Ale, a inne rośliny genetycznie modyfikowane mogą być uprawiane w Polsce? One nie są dopuszczone. Na rynku europejskim, Unii Europejskiej są dopuszczone tylko dwie rośliny, która ma praktyczne znaczenie, kukurydza MON 810, w skład której chodzi około 250 odmian, i ziemniak Amflora, który raczkuje, tego jest niewielka ilość i to się nie przebiło w produkcji, ale też trzeba to regulować. Czyli w tym wypadku Monsanto nie zrobi w Polsce wielkiego interesu, tylko na obrocie, tak? To pan redaktor powiedział, ja się firmami nie zajmuję, ja zajmuję się zagadnieniem, prawda? Ale pan, to jest jedna z firm. Akurat zajmując się GMO, nie da się pominąć tej firmy, bo to 90% to jest rynku. To państwo możecie o tym mówić, ja też mogę, ale są i inne firmy, ja nie używam nas firm, chodzi ale, mi o problem. Ale z kolei problemem, jak mówią ci, którzy chcą Polski wolnej od GMO i zdrowego jedzenia, jest problem paszy. Tak. Płyną statki, płyną do portów polskich i Wszystkich europejskich, światowych. No tak, to tak. Jest na świecie. Duże plantacje modyfikowanej soi. Argentyna, Brazylia, Stany Zjednoczone, inne kraje. No i co? Z tym coś zrobimy? Czy to jest ok? GMO to nie jest tylko używanie w paszach, prawda? To jest środowisko, to jest bioróżnorodność. Przez zastosowanie organizmów genetycznie modyfikowanych, na przykład kukurydzy MON 810, powstaje tak zwane białko KRY1AB, które nie tylko niszczy tą omacnicę prosowiance w kukurydzy, ale niszczy motyle, inne owady, czyli to jest sprawa i środowiska, i zdrowia ludzi, zwierząt i oczywiście żywienia. A my w żywieniu białko główne, które dzisiaj w świecie jest, to jest soja, aczkolwiek dbamy o to, żeby uniezależnić się od monopolu soi, na przykład przywrócić mączki mięsno-kostne w Unii Europejskiej do żywienia drobiu i zwierząt. Ten monopol soi jest niedobry, bo on też powoduje zwyżkę cen, prawda, tej soi. W ogóle monopole są niedobre. Oczywiście, że tak. Ale dobrze, to widzę, słyszę, że pan minister jest przeciwnikiem GMO. Nie lubi pan. Do basenu bez wody się nie skacze. Najpierw badania rzetelne, a później. Zanim te badania się zakończą, jest proces 10 lat, to by się zmieniło się nasze środowisko. Dlatego nie wolno tego robić. Czyli przed badaniami. Najpierw badania, a później dopiero decyzje. Zresztą są stanowiska wybitnych ekspertów, laureatów Nagród Nobla, że niestety, ale powinno się jeszcze prowadzić badania nad tym tematem nawet przez kilkadziesiąt lat, żeby to było całkowicie bezpieczne.
A dzisiaj jako członek Komisji do Spraw Europejskich opiniowałem wiele projektów. Nie było tam nigdzie klauzuli, że to jest bezpieczne, tylko że to jest prawdopodobnie bezpieczne. Czyli skoro mamy dostatecznie żywności w Unii Europejskiej bez GMO i nie ma pewnych dowodów na to, że to będzie bezpieczne, to należy utrzymać to, co jest. Obserwuję mecz ten na polach gospodarczych, prawda? Że oczywiście. Wprowadzanie, że to jest, to jest gra o wielkie pieniądze. Dokładnie tak. I największe niebezpieczeństwo jest takie, że w moim przekonaniu, według mojej wiedzy, biznes wyprzedził rzetelne badania naukowe i te zasady bezpieczeństwa. Ja mam takie pytanie do pana ministra. Czy w interesie polskiego rolnictwa, które według tych osób, które przekonywały do akcesji do Unii Europejskiej, miało wygrać na tym, że w przeciwieństwie do rolnictwa w wielu krajach Unii Europejskiej jest rolnictwem opartym na naturalnych metodach, że jest polska zdrowa żywność podbije Europę. To jest takie hasło nam się wbijało do głowy. Tak, czy w interesie naszego rolnictwa jest to, żeby... I polska żywność nie tylko podbiła rynek europejski, ale podbija rynki światowe, jest hitem żywnościowym w ogóle w świecie. W żadnej dziedzinie gospodarki nie ma takiej nadwyżki. W tym sensie właśnie i jest naturalna, zdrowa, ekologiczna, smaczna, poszukiwana w świecie żywność, dlatego nie ma powodów, żeby prawda przy 75% przeciwko GMO forsować uprawy roślin GMO. Panie redaktorze, przecież 1/4 naszej żywności produkowanej i przetworzonej wyjeżdża w świat. Właśnie. Tak, a miejsca pracy pozostają w Polsce, także to jest dowód, że warto dbać o tą dobrą renomę polskiej żywności. Ale czy dbamy? Czy tak, dbamy. Czy wystarczająco dbamy, bo podstawą systemu rolnego w Polsce powinny być, i czy pan minister się zgadza, gospodarstwa rodzinne. Tak, uchwalałem to w Konstytucji z 1997 roku. To jest artykuł 23 Konstytucji. Do tego mamy ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego i gospodarstwa rodzinnego. Ale z kolei pan wie, że gospodarstwa rodzinne są tymi, które są najbardziej zagrożone w procesach rozmaitych, wielkich procesach związanych z dotacjami unijnymi, związanymi z procesami, choćby tymi, o których teraz rozmawiamy, czyli jaki jest pomysł na to, żeby to gospodarstwo rodzinne przeżyło, żyło i karmiło Polaków. Z dotacjami nie ma problemu, bo mamy dużo mniejsze dotacje na jednolitym rynku, czyli chodzi o to, żeby były równe warunki. Na razie polscy rolnicy mają gorsze warunki. Natomiast jaki jest sposób? Gospodarstwo w Polsce rodzinne w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego zostało określone od 1 do 300 hektarów. I już w rozwiązaniach prawnych to jest w praktyce stosowane, na przykład problem w województwie zachodniopomorskim, który tam jest, to właśnie chodzi o to, żeby ta ziemia z Agencji Nieruchomości Rolnych głównie przeszła na własność gospodarstw rodzinnych. I takie są przepisy, takie rozporządzenia, w tym temacie obradujemy i uważam, że to jest dobra koncepcja. Zresztą w Europie i w świecie dominuje filozofia gospodarstw rodzinnych. Ona się w świecie sprawdziła, a w Europie szczególnie to jest model właściwej i nie ma wielkich latyfundiów w Niemczech, we Francji, nie ma. Właśnie jest gospodarstwo rodzinne. Wielkie latyfundia są w Argentynie, Brazylii, tak. Na Ukrainie są wielkie latyfundia. Takie próby niektóre są. Wielkie latyfundia są w Rosji. Tak. Czyli pan minister czuje, że... Europejski model rolnictwa, czyli to gospodarstwo rodzinne. A w takim razie, bo jest tak, że gospodarstwa rodzinne, jak się rozmawia z rolnikami, no to czują, że ich te podstawy bytu ekonomicznego są w jakiś sposób zagrożone. Tak? W rozmowach to bardzo często wychodzi i mówią, że jest zagrożone na poziomie dystrybucji żywności. Czyli oni produkują, oni uprawiają, mają plony, a potem to wszystko wędruje i nagle nie zarabiają pieniędzy. Bo panie redaktorze, trwa proces globalizacji. Ja też się mogę z nimi zgadzać, ale w Unii Europejskiej też, w innych państwach, gdzie chcemy konkurować, w rolnictwie jest zatrudnionych 3, 4, 5, 6%. U nas było na początku zmian około 25%, teraz około 13%, czyli ten proces trwa, jak chcemy konkurować. Nie unikniemy powiększania gospodarstw, zmniejszenia zatrudnienia rolnictwa, bo to jest ekonomia po to, żeby konkurować. I ten proces cały czas w Polsce trwa. W ciągu gdzieś około 10 lat było w Polsce około 700 tysięcy gospodarstw. To jest około hektara, półtora, dwóch.
ich już nie ma. I ten proces trwa, natomiast niektórzy chcą, żeby to przyspieszyć. To jest niewłaściwe, bo to jest nie tylko problem produkcji, ale to jest problem ekonomiczny, jak dać państwo. Gospodarstwa te rodzinne, chłopskie za państwo rozwiązują problemy bezrobocia, przemian społecznych i tak dalej. Ale zniknęło, powiedział pan, 700 tysięcy. Tak, jest około. Czyli to bardzo dużo. Bardzo dużo, ale niektórzy mówią, że ten proces idzie za wolno, że to należałoby przyspieszyć. A którzy tak mówią? Opcja liberalna, to ja nie będę tu wymieniał, to jest cała gama nazwisk różnych prądów, poglądów, że ten proces przemian trwa w polskim rolnictwie za wolno. Należałoby przyspieszyć, czyli oczekują upadku rocznie może kilkaset tysięcy gospodarstw, a my się z tym nie zgadzamy. Ale to mówi pan o centrolewicy, czy mówi pan nie, o liberalnym, o skrajnie liberalnym podejściu. Wiadomo, że opcja liberalna w Polsce jest bardzo silna. Skrajnie liberalne podejście jest jak najbardziej miłośnikiem, proszę pana, gospodarstw rodzinnych i małych. Bo tylko, że słowo liberalizm się trochę, nie używa. Trochę się różnimy, natomiast... Źle używamy słowa liberalizm. A to jest, za to jest inna rzecz. Natomiast właśnie szczególnie z tej strony żąda się przyspieszenia procesów gospodarczych, czyli powiększania gospodarstw, zmniejszania zatrudnienia. Ale to jest trend w rządzie obecny? Nie. Nie? A nie. Gdzie? To jest, gdzie tam byli liberałowie? To w tym takim znaczeniu, dlatego, jakim pan używa. Tak, ale zgadzam się, że we wszystkich rządach są silne poglądy liberalne, które miały miejsce. Natomiast ja jako poseł PSL-u i cały PSL, i kiedy byliśmy w rządzie, na wniosek PSL-u jest zapis o gospodarstwie rodzinnym, artykule 23, i później w ustawie o kształtowaniu określiliśmy, co pan, to jest gospodarstwo pamięta rodzinne. Pamięta pan, że na początku lat 90. jeden z większych sporów, to był spór między PSL-em a Kongresem Liberalno-Demokratycznym, dotyczyło tego, że Kongres Liberalno-Demokratyczny był za tym, czy na Radzie Ministrów, panie ministrze, jest spór, jest dyskusja. Jak wygląda Rada Ministrów? Na Radzie Ministrów na ten temat nie ma szerszej dyskusji, bo te sprawy są rozstrzygnięte po pierwsze w Konstytucji, po drugie w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego, i tutaj nikt nie kwestionuje dzisiaj, że podstawą ustroju prawnego jest gospodarstwo rodzinnictwa. Ale służby pan minister posiada, między innymi te służby, które mają kontrolować, czy w Polsce GMO nie jest Inspekcja Nasiennictwa i Ochrony Roślin na przykład. Ale to jest wojsko jak liczne? To nie jest, właśnie ta inspekcja nie jest zbyt duża. Ona zatrudnia w województwach kilkadziesiąt osób. Ale wystarczy, żeby skontrolować? Ale tak, to wystarczy, bo to służby bardzo wyspecjalizowane, posiadają swoje laboratoria i właśnie do tej pory nie było instytucji, która to nadzoruje, a teraz wszystkie uprawy, które będą, około 5% kukurydzy, będzie obowiązkowo badanych w tych laboratoriach. A poza tym, jak będzie informacja, jest podejrzenie o uprawę rośliny, na przykład kukurydzy MON 810, służby pojadą, są bardzo proste metody, sprawdzą i będą konsekwencje, kara włącznie ze zniszczeniem uprawy. A te 630 hektarów, za które pan minister odpowiadał 22 lata temu, to są gdzie, w którym miejscu to Polski? To są w Wielkopolsce, to była rolnicza spółdzielnia produkcyjna w Paczkowie, wyspecjalizowana w produkcji drobiarskiej, po byłym majątku niemieckim. Firma do dzisiaj funkcjonuje, utrzymuje kontakt. Była to bardzo dla mnie dobra szkoła. Ja się dzisiaj cieszę, bo podstawowym kierunkiem tam była produkcja drobiarska i wylęgarnie. Tu Radio Wnet. www.radiownet.pl. Witamy bardzo.